Opowiadałem dzisiaj o neuronauce społecznej, czyli takiej gałęzi szeregu różnych nauk dotyczących ludzkiego mózgu, badań nad ludzkim mózgiem, które odnoszą się do tego, jak przetwarzamy informacje społeczne. Na początku mówiłem o tym, co wiemy o tym, jak osoby zdrowe odczytują informacje społeczne, w szczególności dotyczące interakcji społecznych, jakie procesy neuronalne temu towarzyszą. Później pokazywałem też wyniki dotyczące osób z schizofrenią, osób chorych na schizofrenię, odnosząc się zarówno do tego, jak to działa na poziomie takim zupełnie jawnym u pacjentów, jak i do tego, co się dzieje w sposób zupełnie automatyczny. Rozmawialiśmy też trochę o tym, że neuronauka społeczna wkracza w taki obszar badania interakcji na żywo zachodzących pomiędzy dwoma osobami, nie tylko takiej sytuacji, kiedy jedna osoba leży w skanerze nieruchomo, zupełnie bez możliwości interakcji z kimkolwiek innym, ale też w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście staramy się uchwycić, co dzieje się, kiedy dwie osoby ze sobą coś razem robią albo coś robią konkurując ze sobą, jakie procesy neuronalne temu towarzyszą, o tym, że rzeczywiście nie jest to takie łatwe, żeby uchwycić naraz i obliczyć i popatrzeć, co tam się dzieje w tych dwóch mózgach, ale że rzeczywiście staramy się wykroczyć z takiego punktu, gdzie obserwujemy po prostu inne osoby, do poziomu, gdzie rzeczywiście uczestniczymy w takiej interakcji. Dlatego też można by powiedzieć, że zajmowaliśmy się dzisiaj neuronauką drugiego człowieka. Rozumiem osoby, które są jak gdyby zafascynowane tym tematem. I mnóstwo ciekawych informacji i bardzo dobrze zorganizowany pod względem i czasu trwania wykładu, jeśli chodzi o nagłośnienie, prezentację i tak dalej, to wszystko mi się bardzo podobało. Dużo osób, jak patrzyłem, było strasznie zainteresowanych, więc na pewno nie jest źle prowadzony. Również mi się bardzo podobało. My obecnie jesteśmy uczniami liceum i właśnie na biologii jednak rozmawiamy tylko właściwie tak od strony biologicznej i tak dalej, a tutaj jednak było tak bardziej psychologicznie, naukowo. Ja się byłem na ostatniej, jeżeli chodzi o fizykę, i to akurat było rewelacyjne, bardzo podobało mi się ten wykład. Ja osobiście chodzę tutaj bardzo często, właściwie tylko jak jest jakiś wykład, no to tutaj jestem, ponieważ bardzo mi się podoba to, że to jest tak w miarę kameralnie zrobione. I właśnie tak na luzie, że tak powiem, w takich salach, że tak konferencjerskie, tak, coś takiego. Kawiarnia ogólnie wprowadza taką trochę luźniejszą atmosferę. Bardzo cieszę się, że mogłem opowiedzieć szerszemu gremium niż zazwyczaj tutaj pokazuję swoje wyniki. Byłem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony pytaniami, których rzeczywiście było bardzo dużo i dotyczyły wielu aspektów występu, od takich, które rzeczywiście odnosiły się do procesów związanych gdzieś z tą schizofrenią, o której opowiadałem, i o poznaniu społecznym schizofrenii, aż po szereg bardzo wnikliwych uwag dotyczących tego, jak prowadzimy badania i tego, co się dzieje i co moglibyśmy rzeczywiście jeszcze podjąć jako temat badawczy, więc absolutnie polecam każdemu tutaj uczestnictwo i oczywiście naukowcom prezentację.